Czy Śląsk jest dobry dla muzyka? Myślę, że jest dobre. No, tutaj powstał blues, to jest... Śląsk jest kolebką bluesa, naszego polskiego bluesa oczywiście. Jest o czym pisać, jest o czym tworzyć. Jeśli z nieba spadną, nie będę więcej zdań. Jeśli łatwo przyszło, niech zawierzy to niebo. O tym, kim był Ryszard Riddle, nikomu nie trzeba mówić. Jego syn, Sebastian, także wybrał muzyczną drogę, w wieku zaledwie 16 lat zakładając wspólnie z kolegami zespół Cree. W 1998 roku pojawił się debiutancki album grupy i sporo koncertów, a twórczość zespołu zyskała uznanie fanów blues rocka. On poszedł swoją drogą. Nie było tak, że on tylko ci na kupony i sobie jedzie do tego, że rzeczywiście no Ryszard. To, że Sebastian wybrał własną drogę, to jest mocne. Bo on poszedł właśnie tak jakby, no, jak powinno się robić, tak po męsku, rzeczywiście. Dziwne sny tną im się w głowie, takie sny zna każdy z nas. Bo choć wierzył, że to dziecię, co tam w żłobku leży gdzieś. Jest świetnym gitarzystą, oprócz tego, że śpiewa bardzo podobnie do ojca, to jest w genach. To jest znakomitym gitarzystą. Ja uwielbiam go słuchać, jak on gra, bo naprawdę gra po swojemu i gra bardzo dobrze. Ja mam z nim bardzo dobry kontakt i rozmawiamy często o różnych rzeczach, o muzyce i nie tylko. Bardzo fajny, otwarty człowiek. Drogi przyjaciel, świetny talent. Podziwiam jego śpiewanie, jego tembr, jego solówki gitarowe, jego pomysły. Pozostał tylko sam, w ciemności deszczu za. Sebastian jest w zespole wokalistą, gitarzystą, gra na harmonijce. Jest autorem znacznej części repertuaru grupy Cree, która nagrała dotychczas 7 albumów studyjnych i 2 koncertowe. Wszystko to, co masz. Oprócz tego, że po prostu cały czas oddaje hołd ojcu i gra tam te nasze numery. Bardzo dobrze, że gra ten zespół, także ja im kibicuję cały czas i trzymam kciuki za nich. Jest to taki rzeczywiście nasz człowiek. Tu na Śląsku talenty są wokół. I on jest w czołówce, absolutnie. Sebastian Riddle, skazany na bluesa. Pamięci. Wyobrażasz sobie świat bez dźwięków i muzyki? Chyba nie. Chyba byłaby pustka całkowita. Podkreślasz wielokrotnie, że bardzo ci zależy, żeby muzyka trafiała do słuchacza, żeby był jakiś oddźwięk tej muzyki. Po latach na estradzie masz przepis na to, jak to robić. Musi to być prawdziwe, żeby nie pojawiała się rutyna. Żeby to było szczere i prawdziwe. No. I zależy mi też na tym, żeby ludzie przychodząc słuchali, byli świadomi tego, czego słuchają, na co przychodzą. Żeby to nie było takie przypadkowe, wejdzie jednym uchem, wyleci drugim. A z czego czerpiesz inspirację? No, głównie z życia, no, z tego, co chciałbym przeżyć, co przeżywam. Czy kwestia słowa jest dla ciebie ważna? Lubisz śpiewać o trudnych tematach? To takie teksty po przeżyciach, to taki komentarz do tego, co wokół nas, o czym te teksty powinny być, o czym są? Tak, mówiłem właśnie o życiu, ale są też no, takie bieżące tematy, które dotykają też wszystkich nas, tak? Szczególnym takim momentem była właśnie pandemia, wtedy wszystko się zatrzymało jakby. Było czuć lęk obok i to są takie momenty wtedy, żeby czerpać
tego, co się dzieje tak wokół nas wszystkich. Ale też z takich spraw, które ja przeżywam, okazuje się, że wiele ludzi przeżywa naturalne rzeczy. A muzyka jest do tego, aby opowiadać o tematach trudnych? Czy muzyka powinna być dla przyjemności, rozrywki, wytchnienia? Do czego jest muzyka? I do tego, i do tego. Poprzez muzykę, wydaje mi się, można właśnie powiedzieć, co nas boli, ale można też uprzyjemnić czas. A ty bardziej chcesz uprzyjemniać ludziom czas, czy bardziej ich zmuszać do refleksji? Ja powiem tak, że jeśli chodzi o bluesa, o rocka i o moje rzeczy, no jeśli czasem cierpię, tym bardziej tworzę. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak jest. Natomiast uczę się też, żeby przekazać i dać też trochę radości, choć ta radość nie jest wcale taka prosta. Zdobyłeś uznanie miłośników blues rocka, ale nie zamykasz się w tym gatunku. Co cię w muzyce interesuje? Wolność. Taka wolność, otwartość i prawdziwość. Żeby nie zamykać się w krótkich piosenkach. No teraz jest tendencja radiowa, nie wiem, do trwania numeru 2 minuty. Kiedyś było 3, teraz już schodzi do 2 minuty, do tego. Mnie interesuje bardziej wolność, to wszystko tak jak to jest tworzone, tak jak to czujemy, jak nagrywamy, no, żeby były te emocje, przede wszystkim dużo emocji. A gatunki muzyczne? Bo tutaj wspomniałam o tym blues rocku. Blues rock, no wiadomo, no, to jest jakby korzenie, no, na tym się wychowałem. Mając lat naście, wiadomo, że dźwięki były mocniejsze i tendencje do buntowania się i tak dalej. No, z wiekiem przychodzi trochę tego spokoju więcej, mogę powiedzieć. I jakby też różne gatunki, no prywatnie też często słuchałem jazzu dużo. Jazz jest otwarty właśnie, dlatego taka forma mi się też podoba, można się wiele nauczyć, tego przenosić, to mieszać to wszystko, gatunki jazz z rockiem, z bluesem. Decydując się na to, że jesteś wierny sobie, ryzykujesz to, że trudno zaistnieć w mainstreamie. Ty świadomie podjąłeś taką decyzję? Tak, ja świadomie po prostu robię to w taki sposób i idę taką drogą. A masz taką refleksję, w jaki sposób zmieniał się twój styl gry, zainteresowania przez te lata, bo już na scenie jesteś przecież bardzo długo. Zaczynając, poznałem 3 akordy, potem poznawałem więcej akordów, więcej. W końcu wróciłem z powrotem do tych 3, które są najważniejsze. A wolisz pracę w studio, czy taki kontakt z publicznością? Jaka jest idealna przestrzeń dla twojej muzyki? Koncerty są koncertami. No to jest wtedy jakby nie ma odwrotu w tym wszystkim. Jak się już zacznie, no to się gra i no nie można tego zatrzymać, tak? W studiu można przerwać, zatrzymać, powtórzyć. Tutaj nie ma już możliwości powtórki i wtedy są te dźwięki grane bardzo emocjonalnie i ma się tylko jedną szansę. No nie można tego zatrzymać, nie można przerwać. Wtedy jest takie całkowite skupienie bardziej. Natomiast w studiu jest ta przestrzeń do tego, żeby udoskonalać to. Ojciec był autorem nazwy twojego zespołu, kupił pierwszą gitarę, napisał piosenkę. Trudno nie rozmawiać z tobą i nie pytać o takie rodzinne obciążenia muzyczne. Mi chodziło przez te wszystkie lata o pamięć, o to, żeby go ludzie pamiętali, że był, że jest. No to mnie cieszy, że pamiętają cały czas. A ta historia twojego zespołu,
bardzo wcześnie ten zespół założyłeś, tata mu kibicował, ale był bardzo surowy, oceniając twoje pierwsze kroki, jak to było? Był, no bardzo surowy. No śledził, akurat zaczynaliśmy jeszcze w takim wieku, kiedy żył, kiedy był. No chodził do nas, przychodził na te pierwsze próby. Wymyślił nazwę. Tak, pomógł też wymyśleć nazwę. Jaka jest historia tej nazwy? Kri. No szukaliśmy, po prostu wziął książkę z pism plemion indiańskich, bo jak wiadomo lubił, był fascynatem Indian, westernów. Wziął, znalazł, szukaliśmy takiej nazwy, mówi, może znajdziemy jakieś właśnie indiańskie plemię i znaleźliśmy w sumie dwie nazwy, początkowo Creek i Cree, a zostało Cree, bo no, natomiast kochał zespół Free i to się skojarzyło, no, mówi, to ludzie będą szybko kodować, pamiętać i może to będzie dobre, idź i zaproponuj kolegom. No i poszedłem, zaproponowałem i tak zostało. A ta pierwsza piosenka? A pierwsza piosenka, pamiętam, to był konkurs w szkole podstawowej piosenki ekologicznej. Poprosiłem go, żeby mi pomógł napisać tekst i zrobić. Wtedy już umiałem właśnie te trzy akordy na gitarze. I znów to zagraj mi to. No zagrałem mu to, on to zaśpiewał. Mówi, to masz, idź. I okazało się, poszedłem, to był konkurs nie wewnętrzny, tylko szkół podstawowych na terenie miasta Tychy. Zdobyłem wtedy, znaczy nie ja, no nasza szkoła zdobyła wtedy trzecie miejsce. Także się wszystko udało. No. Ale tata, tak jak powiedziałam, był takim surowym odbiorcą tych pierwszych kroków. Podobno odesłał was z powrotem do piwnicy, powiedział, że tam jeszcze długo powinniście ćwiczyć, zanim wyjdziecie na estradę. Tak, dokładnie, no tak było. Przyszedłem po pierwszym koncercie, bo był u nas na koncercie. Zresztą chcieliśmy go zaprosić, żeby z nami zaśpiewał, zagrał. Nawet proponowaliśmy mu garze za to, że zapłacimy, że to. No mówi, nie, że musimy sami. Musimy sami to zrobić, zagrać i tak dalej. No przyszliśmy po pierwszych koncertach, po tych próbach zapytać jak, czy w ogóle, no jak to poszło, jak zagraliśmy. Mówi, że fajnie, świetnie, a jeszcze 10 lat do piwnicy. I tak nas cały czas jakby, no dobrze, że tak robił. No. To wcale nie było takie głupie, chociaż wtedy żeśmy się jakby buntowali, dlaczego nie ma pochwały takiej. Czy to był taki moment, kiedy ty już wiedziałeś, że muzyka stanie się taką dominantą twojego życia zawodowego? Nie, jeszcze wtedy grałem, miałem troszeczkę. To były czasy, kiedy ojciec żył, tak? No to wtedy jakby nie było miejsca na to, żebym ja też zawodowo zaczął grać. Chciałem zostać fotografem wtedy, no, pamiętam, ale mi się nie udało. No dopiero po śmierci ojca, kiedy umarł ojciec, no to wtedy postanowiłem, że zajmę się tym tak już ostatecznie i naprawdę do dzisiaj w tym trwam. A to nazwisko to jest dla ciebie obciążenie, czy to jest coś, co pomaga w takiej karierze estradowej, w karierze muzycznej? Ja myślę, że są różne momenty. Raz pomaga, raz jakby nie pomaga, no, bo to jest jednak jest obciążenie takie. Ciężko być, przebić się samemu. Ja wiele lat, bo ponad 20 lat jakby nie korzystałem z przywilejów, można to nazwać takich, i po prostu no, nie szedłem na łatwiznę, no, można to tak ująć. Dopiero teraz jakby po 20 latach zacząłem śpiewać piosenki ojca, bo już dorosłem do tego, no, dorosłem do tego wieku, że mogę i ku jego pamięci przedstawić i dalej kontynuować pamięć jego. A z tej perspektywy, to jak oceniasz muzykę taty? No to był, powiem tak, że fenomen, no. Można powiedzieć fenomen. No te numery są, te piosenki, te teksty są nieśmiertelne, no, dla mnie. Myślę, że dla wielu ludzi, no. Nie ma go tyle lat, dalej one żyją i są cały czas aktualne.
masz dzisiaj taki obraz ojca bardziej jako artysty, czy bardziej jako taty? I tak, choć dominuje artysta, no bo on był nawet w domu artystą, nawet jako ojciec był artystą. Jak to się przekładało na to życie codzienne? No tak jak na scenie, tak samo i w domu, no. Że cały czas był troszkę szalony, no. A ty z bardzo dużym takim sentymentem wspominasz tamte czasy, czasy twojego dzieciństwa, rysujesz ten swój czas jako taki bardzo rodzinny. Tak, no u nas właśnie chodziło o to, żebyśmy byli razem, no to było taka, być razem po prostu i kochać się, no to było najważniejsze. Czasem wiadomo, były różne momenty, jak to bywa w życiu, ale ja miałem też szczęście, że mogłem z ojcem dużo jeździć, podróżować i przebywać cały czas. To są takie doświadczenia, które pomagają ci dzisiaj w karierze, w byciu muzykiem? No na pewno obycie ze sceną, obycie w tej całej, no w całej branży muzycznej i tak dalej, no to czuję się dosłownie jak od dziecka w tym. Masz czwórkę synów, ten najstarszy też wszedł na drogę kariery muzycznej. To cię cieszy czy martwi? Czy wchodzi na karierę muzyczną? No nie wiem. Lubi śpiewać, no. Lubi śpiewać, zobaczymy. No zobacz, masz w tej chwili taką postawę jak twój tata w stosunku do niego. No tak, no. Tak to jest, że właśnie ponoć zachowujemy się i robimy z automatu to samo, co nasi rodzice. Chcesz, by był muzykiem? Ty jesteś zadowolony z tego, że poszedłeś tą drogą, poszedłeś drogą wielkiego ojca? Są takie momenty, kiedy się nad tym zaczynam teraz zastanawiać, czy to jest ta droga, czy dobrze wybrałem. Odwrotu nie ma. No ale jak mi tata śpiewał, w życiu piękne są tylko chwile. A ty już skomponowałeś taką piosenkę na miarę piosenki, że w życiu piękne są tylko chwile? Szukam. Jakie są twoje plany na przyszłość, w którym kierunku będziesz szedł muzycznie? Szukam cały czas, no. Nagrałem ostatnio jedną płytę, pierwszą można powiedzieć, jakby taką już solową, oprócz macierzystego zespołu, żeby troszeczkę opowiedzieć innego. Teraz powstaje nowa płyta już ze zespołem Cree. Natomiast jest też jakby znowu pierwszą płytą, także mam nadzieję, że znowu będzie świeże i znowu coś każdy tam znajdzie dla siebie. A co to będzie, ta płyta? Właśnie jest dużo, dużo przestrzeni. Nie idziemy tym razem pod właśnie, jak to powiedzieć, pod trendy, jakie panują i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo długie numery, bardzo otwarte, ale są bardzo emocjonalne. Marzenia takie rodzinne i zawodowe? Marzenia? Te zawodowe może najpierw. Te zawodowe, no oby można było grać jak najdłużej. Oby ludzie przychodzili na koncerty, słuchali, rozumieli, chcieli być. No. A rodzinnie? O czym marzysz? Tak w życiu o czym marzysz? Rodzinnie tak marzę o tym, żeby być razem, no żeby było kupa radości, żeby się pojawiła radość, żeby była ta radość, szczęście.